Cześć, witajcie, witajcie w Plus TV. Jedno uaktualnienie, chciałem zrobić jedno uaktualnienie do filmiku, który nagrałem w dniu wczorajszym. Do filmiku, który dotyczył zmian w przepisach dotyczących fotoradarów i odebrania tych kompetencji i fotoradarów ze straży gminnych, miejskich i przekazania do Inspekcji Transportu Drogowego. Otóż pojawiły się głosy, że będzie to wszystko in plus, natomiast nikt nie wyłowił jednej bardzo zasadniczej kwestii. Tą kwestią jest to, że Inspekcja Transportu Drogowego, jeżeli już mierzy prędkość, jeżeli już ściga kierowców, nie musi wystawiać żadnych znaków ostrzegawczych, że akurat dokonuje pomiaru. To, że będą dodatkowe opłaty za mandaty powyżej 4 w wysokości 2200 zł, będzie to bardzo łatwe do uzyskania przez Inspekcję Transportu Drogowego. Wystarczy, że wstawią swoje samochody w odpowiednie miejsca i w miejscach, gdzie do tej pory chociażby łowili naiwnych ludzie ze straży miejskiej, ze straży gminnej, teraz bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnego harmonogramu nawet, bez żadnej wstępnej informacji, będą niestety łoić nas kierowców. A chciałem przypomnieć, że jest wiele, wiele miejsc, ja sam mogę wskazać wiele miejsc, gdzie są dwa pasy w jednym kierunku z rozdzielonymi jezdniami dla kierunku przeciwnego i są ograniczenia w tych miejscach, między innymi do 40 km. Na życzenie, nie ma problemu, wskażę takie miejsca zupełnie irracjonalne i tam w tym momencie, gdzie stała straż miejska, w tym momencie będzie się ustawiać Inspekcja Transportu Drogowego. Także założenia z rządu, żeby skroić kierowców, oprócz mandatów na dodatkowe 2200 za każdy ekstra mandat, są jak najbardziej do osiągnięcia. Trzymajcie się tymi niepociesznymi informacjami. Dzisiaj kończę. Na razie, cześć, było to Plus TV.